Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. No i widzimy się dzisiaj zaraz po pokonaniu tego typa, co tutaj był. Cofnąłem, no nie wiem, tam za 4 dni dosłownie. Spróbuję nie biec tutaj za nim, tylko już tutaj wyjść mu naprzeciw, może to coś da. No i zobaczmy. No bo on mnie tu nie bije. Może ten w tym czasie się jakoś inaczej porusza, nie wiem. Dobra, zostajemy tu. Ty dawaj tak. Ty odbierz ode mnie wojsko całe poza koatlami. To ci miałem przekazać. Dobra, ty wszystko co musiałeś to pozwiedzałeś. Ty zbierz... No, zbieraj cokolwiek. Ty uciekaj po prostu, żeby on cię nie dosięgnął. Ty tu miałeś otwierać, czy miałaś otwierać. Tu zbierać. A ty zbierałeś czarodziejów. Aha, myślałem, żeby wysłać bohaterów, wiecie, tak ze 3-4. Ale nie bardzo mam kogo. Tego nie schowam. No chodź. Może ktoś tu ma skolar? No nie. Wycofaj się. No nie wiem, gdzieś dotąd. Może się cofnie do ciebie? Czy nie? Nie. Ale możesz przejąć zamek i może do zamku się cofnie. W takim razie możemy wysłać jeszcze jednego bohatera. Mądrość. Dawaj tu. Ty mi oddasz teraz wojsko. Niekoniecznie tak. Dobra. No i ty lecisz w takim razie tędy. O, pięknie. Pięknie. O to chodziło. No a ty... Ty z powrotem kopalnię zbierasz. Ty sobie skończysz tam, tak jak wcześniej. No możesz to podnieść, no ale... Ale co? Ale dużo ci to nie da. A, tu też czarodzieje są potrzebni. Dobra. Leć, zbieraj. A, tutaj nie, tutaj. Ile was tu jest? 54. Nie no, mogę sobie po prostu kupić w zamku którymś, tak? Ale... W sensie to, żywiołaki wody. No biega tak trochę bez ładu i składu. O, i ten się wraca podbić zamek. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Dobra, tę walkę już widzieliście, więc ja sobie ją zrobię sam i zobaczymy się po niej. No dobra, tym razem udało mi się bez strat tych dreadnoughtów. Też ze 100 many zaoszczędziłem, bo nie latał mi po wojskach i nie atakował tym diabłem, tylko cały czas te pająki. Także fajnie. Jak wygląda mój ekwipunek? Jest zawalony w cholerę. To odwiedziłaś już. Teraz możesz tędy sobie wrócić. Zdążysz tu? Aj, nie zdążysz. Szkoda. Bardzo szkoda. Tak się zastanawiam. Czy nie zdążyłaby tutaj wrócić? Znaczy wrócić, pójść. Po tego scrolla. Znaczy po tego... Po tą kapliczkę. Bo wtedy, jeżeli będziemy w stanie, tak jak teraz to robimy, robić przeciwnika w konia, czy jak to nazwiecie, żeby on tu wracał, ciągle ten zamek przejmował. Jeżeli tak będziemy w stanie robić jeszcze przez kilka tur, no może tam ze 2 czy 3, to może się to dla nas bardzo dobrze skończyć. Dawaj tu. Nie wracaj do zamku, chociaż... Nie, dobra, nie wracaj, nie ma takiej potrzeby. Dawaj tu. Ty dzisiaj nic nie robisz, ty nic nie robisz już, ty wracasz, ale po co? Możesz to zebrać i tyle. A, no i ty tu polecisz w sumie. Ty zbieraj w tym miejscu. A ty stoisz, żeby dosięgnąć zamku. Tak jest. Dobra, no to nie poszło tak jak chciałem. Więc idziemy na dół. Aj, no i muszę tą turę jeszcze raz całą zrobić.
powinienem był zapisać po tym, jak się wszystkimi innymi ruszę. Na szczęście nie było tego dużo. Ty tu, tu, cyk. Żeby tu nic nie zmieniać. Nie wiem, czy ty szedłeś od razu, możesz iść. A jakbyś tu przyszła, tak. W sumie nie tak. Aj, dobra, no wczytaj jeszcze raz. Kurde. Dobra. Pomyślmy. Czy on jest na tyle uparty, że i tak wróci po ten zamek? Mam nadzieję. W praktyce? No nie wiem. Po prostu nie wiem, jak on się może zachować. Zapiszmy sobie w tej chwili dwójka. Idzie do góry. A tutaj ty po prostu... Aha, już mam 8 bohaterów, no tak. No to się jednak schowaj, co? Ty wyjdź i zostań tu na jakimś jednym centaurze. Okej, nie zadziała. Miałem nadzieję, no ale nie zadziałało, trudno. Dwójka. Jakbyś mu przejął kopalnię? Aha, tylko to i tak musisz się schować. Wiecie, staram się go opóźnić po prostu nawet o tą jedną turę. Ale ty i tak wracasz. Tu akurat nie ma dyskusji, jeżeli o to chodzi. Ty i tak wracasz. Ciebie usuńmy. Czy jestem w stanie stąd kogoś wysłać? Ciebie jestem w stanie wysłać. Ty powinnaś tu siedzieć na Feniksach samych. Ale nie odbierzesz żadnej wojska. No dobra, trudno. To on jest uparty i prze na mnie. No i dawaj. No ale teraz w jedną turę nie dobiegnie mi do zamku. Mam nadzieję. Uuu, ile tu mięska fajnego. Czy mięska? Wojska ile się zrobiło. Dawaj, to. Was. No i was oczywiście. Przekaż mi to wszystko. Kurde, tobie bym przekazał jakieś artefakty, które nie są mi absolutnie potrzebne w tej chwili. Tego nie będę używał. Tam też raczej nie pójdę. Amulet pamięci sobie jeden mogę zostawić nawet. To mam wystarczająco. Te buty mu pozostawiaj. Nie wiem, czy w ogóle jestem... Są mi potrzebne te kajdany. Wywal je. Płaszcz ciszy wywal. To jedno mam. Tego nie będę używał. To jedno mam. Tego nie będę używał. To wywal jeszcze jedno. Jeszcze jedno wywal. Tego nie będę używał. Tego nie będę używał. Tego nie będę używał. Tego też na pewno nie będę używał. Chociaż czekaj, bo tam był jakiś quest potrzebny gdzieś. To mi jednak jedno daj. Tego nie będę używał. Tego nie będę używał. To sobie zostawię, bo może na jakąś walkę się przyda. Papet. Szczęście minus 2. No i tak nie mam za bardzo na co to wrzucić. Zamiast czegoś tego wrzucić. Właśnie, a miałem miecz lepszy chyba. Co? No właśnie, on mi daje 6, a ja mam 4. Czy to jest wszystko? A jeszcze jedne kajdany mam. Też je wywalmy. To możesz wywalić. Dobra, powiedzmy, że na razie tak. Ty gdzie jesteś? A kurde, swędzi mnie ten nos. Dawaj. Jest nowy tydzień, więc ty sobie zbierasz. Ty... Co ty możesz zrobić? Bo ja go nie mam. O, to mogę zebrać, no tak. Faktycznie. Dawaj tam. Ty zbierasz czarodziejów. No schowaj się tu w zamku. I ty też się schowaj w zamku. Albo stój sobie tak, jak stoisz. Inaczej. Wymieńcie się wojskiem. Okej. Bardzo ci dziękuję, kumplu, za współpracę. Nie, artefaktami nie. Co ty? Nie. I dawaj go.
Patrzcie, jak pecet go porobił. Jest jedno podstawowe pytanie. Ha, mogę cię zblindować. No to kumplu. Nie wydaje mi się, żebyś długo pożył. Najpierw ci slowa tylko wrzucę, żebyś mi tutaj za bardzo nie psuł krwi. Masz nieśmiertelność, dawaj tego. Może jego? Wydaje mi się, że będzie groźniejszy. Tak. Wait. Uuu, to będzie piękne. Ha! Leżą obydwoje. Okej. O tym zapomniałem. Ty i tak dostałeś infernem, prawda? Prawda. I tak się rozkrzeszał. Oślepimy ciebie, bo jesteś najdalej. Każdy dostał infernem na środku, więc dalej tak. Dobi. No i dobra. To nie była wcale taka ciężka walka. Znaczy pewnie jakbym ten... Jakbym nie miał blinda, to byłaby ciupkę cięższa. A on wcale nie ma jakoś bardzo dużo many, więc zostawiłbym go na diabłach znowu i bym się wtedy leczył. Chyba że czymś by mnie bardzo zaskoczył. Nie zadziała na nikogo więcej, dobra. Ty musisz tego wyleczyć i tego. Klon. Tego już wyleczyliśmy. Tego wyleczyliśmy. Ty nie. Ty możesz uderzyć i ty dobijasz. Dobra. Jak już tu jestem, trochę wiedzy. Ile tej wiedzy dostanę? 7. Dawaj. Sześciutko. Pięknie. No tego mi się nie opłaca. Tutaj... Może dobiegnę? Nie, bo ty do mnie nie dobiegniesz. A nikogo tu bliżej nie ma raczej. 56 już mamy. To całkiem przyjemnie. Jakiś event? Nie. Zobacz co tu było. Może tam była jeszcze jakaś część, której nie mam. Dawaj. A to można sobie zebrać. To niby jeszcze mogłem zrobić. To plus 1 do mocy, ale... Trochę mi się spieszy, bo zostały nam 2 miesiące tej mapy. Dobra. No nie opłaca ci się w ogóle w to wchodzić. Dawaj tu do góry. Czy to będzie najszybsza droga? Mam nadzieję. Ten portal mnie tutaj kurde korci, ale... No nie, no przejdziemy tam później dopiero. Zbieraj to. Później dopiero jak ten. Jak zgarniemy sobie tego naszego cudownego, a ty w ogóle sobie weź jednego smoka. Będziesz trochę szybszy. Jak zgarniemy sobie tego naszego cudownego tam portala, no to wtedy będziemy mogli biegać jak chcemy. Znaczy no nie jak chcemy, bo... O właśnie, właśnie. Nóżek chyba nie ma. To jeszcze jedno mogę wziąć. To powiedzmy mogę sobie wziąć. Dobra, kto miał te artefakty wszystkie? Co ty masz? Masz w ogóle jakąś część tego jeszcze? Nie. Ty masz korpus i dupę. Ty masz głowę i nogi. Czy jeszcze rąk mi brakuje, tak? Dobrze myślę. No to wygląda. Typ, co jest najszybszy na świecie, po prostu jakby on mógł to wszystko założyć. On by miał milion ruchu co turę po prostu. Jest tutaj coś, co można sobie zbierać tak co tydzień, a to golda możesz zebrać tutaj. Leź tu po tych czarodziejów. A ty se stój tak jak stoisz. Albo zamiast stać tak jak stoisz, możesz mnie przyspieszyć. No właśnie. Nie potrzebujesz w sumie regenerować sobie many. To ty, tak, dawaj tak. Przez stajnię. Prosto na statek. Ty musisz wrócić, żeby mi oddać ten artefakt. W sensie tą czapę, co nie? I tu. Czy ty do mnie jutro dobiegniesz? Ale to mi nic nie da nawet. Dowracaj do zamku.
cyk. I na dół. Ty też dalej tą swoją drogę robisz. Ty nie wiem, gdzieś biegniesz podobno. Aha, sama nie wiesz gdzie. No to stań sobie tu. I nie zdążę dzisiaj wsiąść na statek. Ale już dzisiaj ci założę... Oj, węże ci mogę oddać. Już dzisiaj dostaniesz czapkę. Trzymaj. Pięknie. No jutro akurat cyk, cyk. I możemy już z któregoś zamku lecieć na przeciwnika. No i to mi się podoba, tak jest. W końcu Town Portal, który nie jest scrollem. Jakie to jest piękne. Aż się wzruszyłem po prostu. Ile ich masz? Zrobisz to. Dobra. A ty mógłbyś to w sumie przebić, zobaczyć co tam jest. Bo no i przejścia. To może lepiej nie. Gdzie ja tych czarodziejów mogę wykorzystać? Pokaż mi. Ty jesteś... Tutaj pilnujesz. Może... Chociaż i tak będę tędy szedł. Dawaj tu. Ty nic nie rób. Ty zbierasz. No to już jest wyzbierane. A nie, to nie jest. No to możesz to jeszcze zebrać. Dobra, ty teraz będziesz miała więcej ruchu na wodzie. O 1000. I tu możesz wysiąść. O! No właśnie. I od razu tu pobiec. Chociaż czy ja chcę tego Baltera? No to możesz tu pobiec. Czy to nie będzie szybciej? No to jeszcze bym to miał. Obok stajni bym przebiegał. No to jest quest. Dobra, zapiszmy. Na trójeczce na przykład, bo dawno tam nie zapisywaliśmy. Dobra, widzę, że dzisiaj nie zdążę go sprawdzić, więc zrób tak. Poszukuję Steelborn. Dobra. To wysiadaj tu. Ale masz za mało ruchu. To wysiądź jednak tam, gdzie wysiadłaś. Tylko, że od razu się teleportujesz do Wild Willow. I zostaniesz na... Dobra, pousuwaj te dziadostwo. Na koatlach zostaniesz. Biegnij już tam. Ty zbierasz. Oj, możesz kopalnię odbić. I zostań sobie ten tutaj. Chciałem tędy. Zostań sobie tędy. Powinienem się nauczyć mówić, zanim zacząłem nagrywać, ale możemy spróbować bez nauki mówienia zacząć nagrywać. To też nie jest takie złe. Czy ty mi jesteś do czegokolwiek... Jesteś mi potrzebna, ty masz Town Portal. No przecież, ty teraz możesz robić tak dobre rzeczy. Na przykład przejść się tu właśnie, tak, do Kergaru. 40 automatonów, 9 dreadnoughtów, tu jeszcze kolejne 13. I możesz mi dostarczyć jutro wojsko. Dobra. Tak i tak. Aj, no ale to powinnaś w zamku zostać, miałabyś 150 many więcej. Trudno, to załóż to tak. Ty nie biegniesz dookoła, chociaż wiem, że bardzo byś chciała na pewno. Koatle jest 3 i 3. Chociaż te koatle przestały w ogóle robić robotę. Więc nie wiem, czy mi się aż tak bardzo pali, żeby ich używać. Wild Willow. A, no tak, ty jeszcze musisz dobrać te wojsko. I teraz mi je przekazać, tylko że jest teraz pomieszane. Dostaliście tak, wy tak, dobra. Innej tarczy nie mam. Podkowę ci mogę oddać. Dobra. Ty, tak jak mówiłem, nie biegniesz dookoła, chociaż wiem, że bardzo byś chciała. I możesz tu zbierać dalej. Kurde, przez ten teren dupiaty. Czy ja mam jakąś jednostkę, która byłaby na tym terenie dobra? Nie mam. Nie mam ani piratów, ani nic z Fortressa. Musiałbym wyciągnąć jakiegoś Baltera właśnie, który z któregoś z tych zamków. No ale nie mam. Trudno. Dawaj.
Ty stoisz. Ty zostań sobie w zamku, manę zregeneruj, a co? Ej, w sumie teraz mam tyle pieniędzy, że mogę każdy zamek do końca rozbudować. W sensie, jeżeli chodzi o wojsko, bo reszta to mi raczej niepotrzebna. Ale czy mi to wojsko będzie potrzebne? Chyba tylko Feniksy tak naprawdę będą mi potrzebne. Messenger from Gelu. Spoko. Commander, should we prepare for the battle? We should. Dawaj, wielce. Czy 20 many mi jakoś bardzo dużo zmieni? Nie, a dwa mocy? W sumie też nie. W sumie też nie. Dobra, tam się nie ma co zastanawiać, trzeba lecieć. To mi jest niepotrzebne. Dawaj po zamek. Zbieraj. Dobra, tędy. Ty se zbieraj tych czarodziei. Ty. No przejęłaś to i co mam teraz z tobą zrobić? Nie mam pojęcia. Aha, no możesz tu zebrać, no. Jeszcze mam 600 kryształów, więc... Nie wiem, czy mi się to przyda. Co ty możesz zrobić? Monolit przejścia. No mogłabyś go sprawdzić teoretycznie. Tak czysto teoretycznie mogłabyś go sprawdzić. No bo możesz wrócić po prostu. Dlatego go możesz sprawdzić. Cyk, cyk. Dobra. No i dawaj. Idziemy na przeciwnika w końcu. Kurde. No dawaj, slowa. Cyk. Ty poczekaj, poczekaj. Okej, tego zabijemy, więc uderz. O nie, opluci. Dobra, ciebie zblindujemy. To jest przeklęta ziemia. Czyli to, co straciłem, to... No! Czyli to, co stracę, to stracę i tyle. Dobra, może być i tak. Nie ma tragedii. 16-2. Spoko. Patrzcie, akurat jedna kratka tej przeklętej ziemi. Dawaj tu. Siema. No, wygląda groźnie. Ajajaj, on wygląda bardzo groźnie. Dlaczego on ma... Co to jest za 13 tysięcy magogów? Kurde. Tych 1300. Co to ma być za wojsko? Nie pomyliło ci się coś? Co ty sobie dałeś? Czy to jest odporność na powietrze? Tarcza... A nie, to jest tarcza powietrza, żebym cię nie wystrzelał. Oślepienie działa. Bo to jakoś lepiej nie działa. No to generalnie nie ma się o co martwić za bardzo. Ale i tak, jest to pewien problem. Taka ilość wojska. Poczekaj. Nie, zdefendowałem. Slow. Dobra. Ja mu nic nie bije. Nic mu nie bije. Ciekawe. Wstaję sobie tu. Bez kontrataku, ale dostaniesz od tarczy. Chociaż nie dostałeś wcale jakoś bardzo dużo. Czy ja chcę tobą coś uderzać? Może to nie być takie mądre wcale. Czy ja nie powinienem ci zablokować bram, żebyś mi tym nie wyszedł? Mogę to równie dobrze zrobić ten. Mogę to równie dobrze zrobić. Aha, tylko jak ty mi zaatakowałem, to teraz ty nie uderzysz. Dobra. Mogę to równie dobrze zrobić blindując cię, ale mogę ci wykluczyć dwie jednostki tak naprawdę bez używania czaru. Aha, tylko że jest taki problem.
Ja musiałbym wtedy wystawić jednostkę na atak. A to mi się nie bardzo uśmiecha. No. Dobra, wskrzesimy cię. Chociaż po 60 cię wskrzeszać. Nie wiem, czy ja tu nie będę podwójnej many potrzebował. O cię, panie. Okej. Stań tutaj. Strzał. Defend. Strzał. No i ty nic nie rób. Teraz blind. Mam nadzieję, że on nie będzie ten. Mam nadzieję, że on nie będzie. A dobra, tych jest mało, to się nie ma co martwić, ale tych jest bardzo dużo. Kurde, ja nie wiem, czy ja chcę. No nie, no muszę stąd wyjść. Defend. On się rusza przed dreadnoughtem. A to on jest tu największym zagrożeniem. Dobra, uderz go. Stówę mi zabiłeś. Chyba chory na łeb. Oślep go. Wait. Wait. No ty sobie tego uderz. Ty sobie też mogę strzel. Defend. Ty go zabijasz. Dobra, ty możesz tych już powoli zabijać. Defend. Fire shield. No dobra, zabij tych. Blind na was. Wycofaj się. Dobra, 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 dobra. Więc co tam strzel kogokolwiek. Tyle by było z moich blindów. Nie, ten jest dalej zblindowany. No co z tego, że ten jest zblindowany? Jak ja nie mam wojska teraz, żeby cokolwiek zrobić, bo on se rzucił Armagedon. A już się nie denerwowałem przy tej kampanii, już było tak przyjemnie, już było tak fajnie, już fajne czasy dostałem w ogóle. Co? Dupa. Nie ty, ty zablokuj. Bo ciebie naprawię jednym czarem. Wait. Ale zginiesz w jedną turę. W sumie zaraz cię naprawimy. Ciebie zblindujemy, ale to nie w następnej turze. Dobra, trudno. Obawiałem się jego wskrzeszenia, ale bardzo mi się podoba, że wskrzesił akurat 50 jednostek. Podejdź tu trochę. Chociaż mogę ty zjeść. Blind. Wydaje mi się, że wy jesteście groźniejsi. Wycofaj się. Ty nic nie rób. Strzał. No i tak tych straciłem. Was wskrzesimy. No nie atakuj, nie chcę tracić niepotrzebnie jednostek. Ty możesz już tego strzelać. Aha, no i ty miałeś tu atakować, tylko że teraz już nie bijesz obrażeń. Blind. No i wait. 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 Chcę tu strzelaj. Się odsuń trochę. Chcę tu strzelaj. Podejdź tu. Chociaż nie. Nie, tutaj też będziesz w stanie uderzyć. Defend. No i ty zabij tu. Blind. Wycofaj się. No któregoś z tych już strzela i tyle.
No i na po co ci ten Armagedon? No nie zadało to za dużo obrażeń. Blind. Uciekaj od nich. Ty tam zostajesz. Dawaj po nim. Ty uciekaj. Uciekaj. Strzał. Dobra. Blind. No wy jesteście teraz groźniejsi. Stań tu proszę. Wy nie jesteście zblindowani. Uciekaj. Okej. Okay. Uciekaj. Uciekaj. Fire shield. Proszę nie rzucaj Armagedonu. No nie, ty gnoju głupi! O Jezu! Już było wygrane prawie, tylko żebyś tego nie rzucał teraz. Naprawdę, co to jest za posrana walka? Kto to wymyślił w ogóle? Jakiś chory na łeb człowiek po prostu. Wyjdźmy z tej walki, wczytaj mi to. Czytaj mi to, nie wiem. Chociaż pewnie jak go zostawię, to będzie miał zaraz milion razy więcej jeszcze. Nie wiem, tu? Może być i tu. No już czytaliśmy. No daj mi tą moc. Chociaż czy ja potrzebuję tutaj w tej chwili podchodzić? No co to jest za walka w ogóle? Milion wojska ma i jeszcze Armagedonem srano. A nie mogę mu wrzucić tego. Nie mogę założyć tego, żeby wyłączyć czary 3-5, bo wtedy ja się nie wskrzeszę. A to jest kluczowe w tym momencie. Nie wiem, spróbujmy ten dolny zamek. Albo to możemy sobie odblokować na przykład. No ale co mi to da też? Niedużo. Żeby nie powiedzieć, że nic. Ty pewnie mnie nie odciążysz nawet, no właśnie. Ty nic nie rób. Ty musisz znowu tę swoją drogę pokonać. Ty możesz mnie odciążyć. O, dawaj. Nie, nie możesz, okej. Okay. Rozumiem. Dawaj na górę jeszcze raz. Ty tu jeszcze raz zbieraj. No i ty podnosisz wszystko. Okej, okay, to może będziemy w stanie nawet bez strat zrobić, bo tu nie ma strzelców. Nikt nie zmoralował. Bardzo dobrze. Pięknie. No i cudownie. Tak to się tak to powinno wyglądać. Tamta walka też tak powinna wyglądać. Kurde. Dobra. Ty nic nie rób, ty lecisz dalej. Ty możesz iść za mną coś tu pozbierać. Ty lecisz dalej. Ty zbieraj. Tu i tu. No i ty sobie podnosisz tutaj elegancko. Tą czapę mogę mieć niby. Dobra. On nie ma tyle wojska. To dlaczego tamten ma takie posrane wojsko? No i z tym sobie poradzimy na spokojnie. To jaka jest różnica między tym a tamtym? Czemu cię tyle nie ma? Kula ognia.
759 punktów obrażeń zabija 1100... Czegoś tu nie rozumiem. Dlaczego 700 obrażeń zabiło mi ponad 1000 stworzeń? Dziękuję twórcy mapy za fair kampanię. Za to, że przeciwnicy zadający 1 obrażeń zabijają 1000 jednostek. Myślę, że jest to bardzo, bardzo przyjemna do grania. Tak, poleciłbym ją każdemu. Każdemu, kogo nienawidzę, szczerze, z całego serca bym polecił, tak. To na pewno. A ten jeszcze wskrzesza. Napraw. Przodu. No i ty dawaj tu. Okej. Ciebie zblindujemy. Jezu, dobrze, że się da, bo nawet nie sprawdzałem. Wy strzelacie do nich. Dobrze. To ja sobie wskrzeszam resztę. Cyk. Przynajmniej jedno jakieś zwycięstwo fajne w tym odcinku. Biorąc pod uwagę tą poprzednią walkę, to nie spodziewałem się tutaj za dużo z tej strony, ale proszę, udało się. A musimy popłynąć obydwa te zamki. Więc świetnie, po prostu świetnie. Jestem ciekaw, jak ja mam to niby tam zrobić. Dobra, ciebie sobie sklonujemy. Ty jesteś naprawiony, to ciebie jeszcze naprawmy. Pytanie teraz, czy jeszcze raz ci powinienem naprawiać? Nie. Wskrzeszaj. Tu powinni być wszyscy. Dobra. Mamy zamek, mamy plus jeden do mocy, mamy kulę ognia, świetnie. Ej, w sumie spoko, bo nie dostaliśmy jej nigdy wcześniej. W sumie spoko. To fajnie by było sobie wziąć. Tu jakieś diaboły. Tędy bym musiał przejść. Czyli musiałbym mieć białego, czyli musiałbym być tutaj. No i w sumie mogę to odblokować. Tylko pytanie... To są chyba te dwa... Ci dwaj strażnicy, którzy każą mi pokonać jego i jego. Co jest trochę niewykonalne. Tak mi się wydaje. Może jakbym mniej jednostek wziął, to on by tak nie walił tym Armagedonem. Z drugiej strony, jak wezmę mniej jednostek, to nie wiem, czy ja w ogóle przeżyję wystarczająco długo. No ale jest to coś wartego spróbowania na pewno. Dobra, co tu chcesz? Sarpar. Tawin musi przejść. O Jezu, Tawin jest śmieciem moim. On nic nie robi. Pytanie, czy szybciej będzie przejść tu, czy tu? Dobra, biegnij tam. Się nie zastanawiaj. Wiesz co? Weź to jeszcze raz. O, tak. A ty, biegnij w to. No, zostanie ci wystarczająco mało ruchu, żeby to miało znaczenie. Dobra. Może powinienem trochę głośniej mówić, tak mi się wydaje, bo mogło mnie być słabo słychać, ale dobra. Teraz powinno być lepiej. No dobra. Ty możesz tu posprzątać, poprzejmować sobie to wszystko. Ty tylko tych pogoń. No jest problem z tym na górze, kurde. Jakim cudem ten dziad ma tyle wojska? Jak miałbym to zrobić bez blinda niby? Chociaż i tak muszę to robić bez blinda, bo typ nie chce odpuścić sobie. O, myślę, że z Inferno będzie najbliżej do podwojenia many. Dawaj. Teraz ty. Dobra, to skoro Tawin biegnie na dół, to ty jego zastąpisz w zbieraniu surowców. Białego nie mam.
Stój se tu. Ile ich masz? 46. Nie miałem jakiegoś questa, żeby kogoś zabić? No nie. Miałem te questy, żeby... A tutaj? A, to jest to. Można by się tam przejść. Dobra. Załóż sobie tę czapkę. No, może być dzisiaj. Zbierasz tu. Dobra, ty biegniesz. Ty przejmujesz. Myślę, że się wyteleportujesz stąd. A, tych czartów nie pobiłem. Dobra, nieważne. Wyteleportujesz się stąd do Kergar. I pozbierasz koatle. Ty nic nie rób, ty nic nie rób. Ty, tu ile będziesz miał ruchu? Za dużo, żeby to miało sens. Dobra. No i dawaj dalej. Teraz ty z tą czapką sobie to przejmij. Dawaj tak. Trochę was tu jest. Aha, no i ja nie jestem w stanie was zabić aż tak. Okej, mam hejsta. Nie będzie tragedii raczej. Cyk, cyk, dobra. Dawaj. Bardzo ładnie. Przechodzimy. Ifryty. Coś też trzeba poczyścić tę mapkę, bo te puszki mogą być fajne, a ja o tym nawet nie wiem. Ty stoisz, ty stoisz. Czy ty gdzieś tutaj masz jakąś... No nie, nie masz tu nic ciekawego. Odblokuj. A przynajmniej idź w tamtą stronę. Jak uciekacie? To proszę was bardzo. Tutaj. Skąd tam będzie najszybciej? No myślę, że z tego konfluksa. Dobra, ty biegniesz. Teraz ty. Może to by zrobić? Dawaj w sumie. Weźmiesz sobie plus jeden do mocy jeszcze. Będziesz tędy szła później, to weźmiesz sobie plus jeden do ataku. Ty zbieraj. No i dobra, tyle. Zostało mi półtora miesiąca. Ja nie wiem, jak ja tego typa na górze mam zabić. Okej. Okay. Nie, no nie chcę was, bo to jest jakaś żałosna ilość. Co ty chcesz? Aha, Steelbona. Okej. Okay. Spoko. No domyślam się, że to będzie jakiś elf pewnie. Skoro elfy chcą, żeby go dać. Ej, w sumie. Weź to. I zobacz, jakie czary dostaniemy. A możesz tam biec po te 500 golda, chociaż nie wiem po co. I tu pozbieraj od razu. Nie spieszy mi się aż tak, żeby to odblokować. I do zamku. Tak, tak. Teraz przejdziesz tu jeszcze. Przez tych ty przejdź. Dobra. No i ty jeszcze. Dobrze. Nie interesuje cię mnie. Interesuje mnie to. Surowce. Złote smoki. Zapisz na dwójce. Usuń coś. I zobacz, czy to tylko te smoki dostajemy. Tylko te smoki. No to... Czy ja chcę tam iść w ogóle w takim razie? A to ile bym musiał za 3 dni wczytać? Nie. No dobra. Powiedzmy, że tutaj nie ma tragedii. Podnieś sobie to, to. Tutaj. A to masz. No i leć tu. Zgarniemy sobie tę puszkę, może coś fajnego w niej będzie. Nie tu, tylko tu. Jeszcze raz to samo. Kurde, mam wrażenie, że za daleko od tego mikrofonu siedzę. Jakoś tak się rozwaliłem strasznie na tym fotelu moim. Dawaj. To i to. Do zamku i tu. Pięknie. Ty nie, leć tam. Kurde, nie ma sensu.
tego zbierz od razu, jak już tu stoisz i to pójdziesz odblokować. Ty jeszcze raz mi pozbieraj surowce. I tu odblokujesz, dobra. No idziemy tu. Ta puszka mnie ciekawi. Mam nadzieję, że nie będzie tam wojska jakiegoś, kurde, z innego zamku, tylko z mojego. Te inne zamki są spoko, ale po tym jak dostaliśmy tutaj taką ilość wojsk, no to po co mi te inne zamki? Masz zauważoną? Masz. Jakie masz czary? To jest piątopoziomowe? Czwartopoziomowe. Pozwala na rzucanie zaklęć piątego poziomu. Ej! On ma szał. Ale jest strasznie słaby. Jest strasznie słaby. Mamy tutaj kogoś, żeby nauczył mnie? Kurde, wylewelować jakiegoś śmieciucha, żeby miał skolar? Nie byłoby to takie głupie. Tu bym zobaczył jeszcze co jest. To niby mogę odblokować i wtedy już powinienem mieć te cztery. A tu mogę przejść jeszcze nawet wynoną. Co tu się świeci? Coś tu jest? No nie. Po prostu coś się świeci, spoko. No dawaj tędy. Tylko Tawin. Nie ma tu żadnych pułapek. A patrzcie, tu coś jest. Zapiszmy. Na czwóreczce. Survivors, not even that. Language creatures. No less ugly. Świetnie. Brothers, sisters, your suffering is over. A, bo tu są te nasze ludzie, tak? No, a ty i tak nic nie zeskautujesz. Ty biegniesz. Tu, tu i zaraz będzie koniec twojego biegania. Dobra. Możemy ich zabić. Chociaż ci potrzebuję. Mogę im slowa wrzucić, chyba wystarczy. A exp to zawsze exp, tak? To się przyda. Dobra. Zgarnij sobie to. Dobra, już weź to, żeby nikt tu nie biegł. Po 15 tysięcy. W sumie spoko. Dwa, dwa. Aha. Tu co będzie? Zaklęcie drugiego poziomu, które mogłoby mi się aż tak przydać, żeby się przebijać przez tyle diabłów. Zaintrygowali mnie. Kula osłabienia. Mam dwie. Spoko. No dobra. Więc tego zobaczę. Aha, nie zobaczę. Dobra. A tutaj można było też blinda zdobyć. Ej, to w sumie nie jest takie głupie. Bo wtedy nie będę musiał go nosić w scrollu. Okej, no jeden był ten szybszy. Przeczekajmy ich. Okej, trzech straciło moral. Bardzo mi się to podoba. Może nie. Trzeba będzie ich chyba poblindować trochę. Chociaż... Dobra, blinduj. Teoretycznie nie powinniśmy go teraz mieć, więc... Zastanawiałem się trochę nad spróbowaniem tej walki normalnie, ale nie. Nie mam zamiaru się męczyć specjalnie dlatego, że nie powinniśmy czegoś mieć. Całą tą misję zrobiliśmy z blindem, więc czemu teraz miałbym tego nie robić? Już nie podejdziesz. A to niestety defend. Nie, no chyba nie ma sensu, żebyś kogoś bił. Blind dla ciebie, no ty niestety dolatujesz. A no i ty dolatujesz, faktycznie. 200. Albo nie. Po co? Dobra, bij go naprawić. Akurat tego naprawić to nie jest problem. Dawaj tego, tego. Ugryź. Jeszcze raz.
jak nawet ty go zabijasz, to już wszystko wiadomo. Was trochę umarło. A, ale to wszystko. Dobra, klon. Defend, defend, wait. Wait. Chociaż nie, i tak muszę z defend. Aha. Nie naprawiłem się. I tak muszę zdefendować. Bo jeżeli przewejtuję, to nie będą mieli ruch pierwszy. Player. Pierwsi. Dawaj. Cyk. Nie tak. Dlaczego ty to robisz? Dlaczego ty to robisz? Dobra, weź go uderz. I go zblindujemy jeszcze raz. Teraz dawaj klona. Dobra. Ty w niego wlatujesz. Ty go zabijesz, więc może nie. Defend. Defend. Aha, on będzie ostatni teraz. Dobra, on zabił klona. Dobrze, że komputer jest durniejszy ode mnie, co? Teraz tego scrolla mogę sobie wymienić na coś fajnego, na przykład na morale plus jeden. Pięknie. Pięknie, cudownie. Biegnij. Ty tak samo. O, ty sobie pozbieraj wojsko. A, tu już byliśmy. Też już byliśmy? A, no tak, bo zacząłem od tej strony, faktycznie. Dawaj do Kergar. Pójdź po te niziołki. Tych w sumie fajnie by było jeszcze wziąć, ale 12 ich jest. Kurde, mam takie wrażenie, że teraz te wojsko, co tu zbieramy, to już praktycznie nic nam nie daje. Przez to, ile wojska dostaliśmy wcześniej. I tak, tak. Dobra. Przenieś, albo na razie się nie przenoś. Żeby się nie okazało, że tu coś złego się zaraz stanie. Ciebie też nie chciałbym tracić. Mam nadzieję, że nikt mi teraz nie wybiegnie. Dobra. Czy ja tobą coś jeszcze chcę zrobić? To mnie nie interesuje. Tu nie chcę biec. No niby tam jest 4 wiedzy, ale nie czuję, żeby to było potrzebne. A, ty jeszcze tu musisz Tawin przyjść. Coś jeszcze jest tu na powierzchni, gdzie bym chciał tobą podejść. No mogę niby te statystyki pozbierać, ale czy to mi jest potrzebne? Tu te 120 żywiołaków wody mogę przynieść. Ten też szukał tego ziomka. Tej puszki nie robię, bo jest słaba. Pod ziemią coś. No to mogę zobaczyć, co to jest, ale to na pewno nie tobą. Tu mogę przejść po statystyki, no ale czy to mi jest potrzebne jakoś bardzo? To można by zrobić, tutaj quest jest, ale quest jest za strażnikiem białym, którego jeszcze nie mam. Tu jest pucha, jest quest, tu jest jakieś przejście, ale to zakładam, że to wychodzi tutaj po prostu. Tu mógłbym pójść bohatera odblokować, ale to jest ciężka walka, tam stracę wojsko. Dobra. Dawaj do Styksu. Może nie tak, tylko tak. I uciekaj od razu. W sumie to pójdź tu. I zobacz, co tu jest. Ty uciekaj. Ty się przenieś teraz do Styksu również. Zbierz całe wojsko. No to na pewno chcę. Nawet jestem w stanie poświęcić te moje plus 1. Ta zbroja też nie byłaby taka głupia. Chociaż ta mi daje plus 5. Siema. Podkowa demona. No tak, bo za demony dostajemy podkowy. Faktycznie. Ty stoisz. Ty masz najdłuższą drogę w sumie do przejścia. Ciekawe. Dobra, pootwieraj to wszystko. Tu jeszcze możemy pójść. No tak. Tylko gdzie mnie to zaprowadzi? Czy ja chcę jakoś koniecznie tutaj to wszystko przebijać? Chyba nie. O, to można zobaczyć. Hey you, you want me... You want on the hook?
Want to be eaten? Go back to work. O, ty dziadu. No dawaj tam. Tu jest portal. Ciekawe. Dawaj. No ty stoisz, ty odblokowujesz. Gdzie jeszcze mamy takie blokady? Tutaj. Okej, czyli to wszystko, tak? Tak czy nie, tak? Ja chciałem zobaczyć tu. Wygląda na to, że tak. Dobra, to zbierz jeszcze to wojsko. Ty teraz lecisz tu, całą drogę z powrotem. 20 Feniksów, dawaj. Jeszcze na górze było coś. Dark Borough. Tutaj. Kurde, może te Feniksy wcale nie będą takim głupim pomysłem. No ale ile ich będzie ze 100? No w sumie tyle co Koatli. No. Nie no, bez strat to robiłem. Jakiś hejst. Aha, teraz jest tylko jedna jednostka od nich szybsza. No to w sumie jakoś bardzo mnie to nie ustawia. Dawaj tak. Ty zagryź tego. Ty zagryź tego. No dobra. No to blind. Tych musimy naprawić i w sumie tylko tyle. Wskrzesz się. Czy wskrzesz? Dobra. Zabijesz? Zabijesz. Pięknie. I co tu dostaniemy? Księga Ognia. I coś mi dasz za Księgę Ognia. Ktoś stoi. Niebieski portal. No obawiam się, że niestety, ale teraz nie zostało nam już nic. No poza oczywiście tym, gdzie teraz idziemy, czyli tutaj. Tędy będzie najszybciej? Po drodze. W sumie. Dobra, już się tu przeniosłem. Obawiam się, że nie zostało nam nic poza tym zamkiem, który jest tak ciężko przejąć. A kurde, nie chciałbym tego robić. Wiem, że będę musiał, ale nie chciałbym po prostu. Ty nic nie robisz, ty biegniesz. Ty nic nie robisz, ty biegniesz. Przejmujesz, wracaj. Ty biegniesz tam, gdzie powinieneś sobie biec. Aha, tutaj te płaszcze. Myślałem, że też surowce. No nie, niestety. Tutaj coś jest do przejęcia, no coś tam możesz pozbierać. No ale dobra, na tym sobie skończymy, także dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!